Także widzisz, i się wściekają strasznie ci w Sejmie, robią wszystko, noże, bo nie mogą się pogodzić z tym, że przegrali. Jak to się mówi, że żydostwo przegrało z dziadostwem. No ale tak się stało i bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę. Jest godzina 12. Musi płacić, niestety. Ale on nie chce sobie tego robić. No to jak nie chce, to niech idzie kopać góra. Jest tu Radio Maryja, zapraszamy do wspólnej modlitwy. Ale to jest. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Też pomódlmy się za naszych wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie razem dać Panu. A światło i wiekuista niechaj im świeci na wieki. I niech spoczywają w swoim. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlimy się małżeństwo. Już za to dziękujemy. Może być jakaś odpowiedź. Po prostu one potrzebują dobrego leku. Dziś przypada 35. rocznica śmierci księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Ksiądz kardynał był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, ale i mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym, współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Przeszedł do historii jako ojciec narodu, prymas zawierzenia. Profesor Jan Żarn, historyk, zwraca uwagę na szczególny gospodarski program Wielkiej Nowenny, przygotowujący naród do obchodów roku milenijnego. To on spowodował wielką przemianę wewnętrzną narodu. Spowodował, że utrzymaliśmy swoją kondycję narodową i więź z pokoleniem, dodał historyk. Że potrafiliśmy także dać się ponieść przez Marię, Matkę Kościoła i Narodu, tak byśmy mogli do dzisiaj funkcjonować jako właśnie wspólnota. I niezwykłość tego programu prymasa Stefana Wyszyńskiego polegała także na tym, że mimo teoretycznie tak
tak ubogich środków potrafił za sprawą właśnie Matki Bożej obrazu nawiedzenia wzmocnić ten program duszpasterski w taki sposób, by praktycznie każda polska rodzina, każda miejscowość, każdy zakątek Polski by mógł uczestniczyć w tym programie. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński urodził się w Zuzeli nad Bugiem w 1901 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 roku. 12 stycznia 1953 roku ksiądz biskup Stefan Wyszyński. Tak mówili, bracia. W kolejnych latach kardynał Wyszyński był internowany. Komańczy napisał tekst jasnogórskich ślubów narodu. W tym roku minęło 60 lat od złożenia ślubów przez Polaków na Jasnej Górze. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W 1989 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Polscy siatkarze wygrali w Tokio z Kanadą 3-2 w swoim pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Rio de Janeiro. To ostatnia szansa, by wywalczyć olimpijską przepustkę. Wcześniej Iran pokonał Australię 3-0, a Francja okazała się lepsza od Chin 3-1. Na zakończenie pierwszego dnia zawodów Japonia zmierzy się z Wenezuelą. W Tokio przepustkę olimpijską walczy 8 zespołów, awansują 3 najlepsze i jedna drużyna z Azji. Rywalizacja systemem każdy z każdym potrwa do 5 czerwca i jest to ostatnia okazja, by dostać się na igrzyska. Ekonomiści ostrzegają, że przyjmując dyrektywę w sprawie systemów gwarancji depozytów, zostaniemy objęci europejskim nadzorem bankowym. Tym samym zmniejszą się uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niewdrożenie przez poprzedni rząd dyrektywy dotyczącej depozytów. Termin implementacji dokumentu do polskiego prawa upłynął w połowie ubiegłego roku. Profesor Andrzej Kaźmierczak zwraca uwagę, że kwestia gwarantowania depozytów wiąże się z procesem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. To, jak zauważył gość audycji Polski Punkt Widzenia w telewizji Trwam, jest tak zwany drugi element Europejskiej Unii Bankowej, który dotyczy dużych banków strefy euro. Zagraniczne placówki mają jednak oddziały także w Polsce. Sporo nadzór bankowy będzie obejmował całe grupy międzynarodowe, grupy kapitałowe, holdingi finansowe, czyli łącznie z bankami, filiami i oddziałami, czyli wprost. Jak syn widocznie nie chce, to trzeba coś myśleć, że albo w ramach inaczej go wspierać, ale żeby aby wspierać, ale nie psioczyć. To się wszystko pięknie wiąże, że w istocie pod tym. A to już to za późno, pewne rzeczy niestety rzutują. Wciągnięci od strony praktycznej funkcjonowanie europejskiego nadzoru bankowego. Mówił profesor Andrzej Kaźmierczak, Rady Polityki Pieniężnej. Sejm w maju tego roku przyjął ustawę rozszerzającą kompetencje BFG oraz KNF, która wdraża unijną dyrektywę o systemach gwarancji depozytów. Senat ma zająć odkazanie się, a nie o jakieś takie dosłowne myślenie, bo my artyści nigdy nie myślimy dosłownie. My widzimy jakąś rzecz, sztukę, a co tam, czy to krowa, czy to koń, jak ładnie krowa śpiewa, to nawet teraz pytanie, czy to problem braku wody w tym stanie. Nie gada mi o tym! Problem suszy jest wielkie stworzone przez władze, więc w San Diego zakłócili przeciwnicy miliardera. Trump przekonywał, że w Kalifornii nie ma suszy i oskarżył władze Stanów o celowe pozbawienie wody farmerów poprzez skierowanie jej zamiast do systemów nawadniających do morza, aby chronić pewien rodzaj rybek. Kalifornia już od kilku lat boryka się z coraz ostrzejszymi niedoborami wody spowodowanymi katastrofalną suszą, która zrobi się rozpłynąć. A Trump prowadzi intensywną kampanię w Kalifornii przed kluczowym prawyborami w tym stanie, które odbędą się 7 czerwca. Przecież to jest praczka. Nie musisz z nią rozmawiać. Jesteś dyrektorem fabryki. Spokojnie. Mam radę, która to rozbawi.
Kraj gdzie zadłużenie wymiarkowane, miejscami duże, miejscami przerobne. Pamiętaj, pisz tylko do tych, co mają więcej jak 18 lat. Gdzie nie gdzie sprawa. Temperatura maksymalna powietrza od 20 ale nie pisz do takich, co mają do no to nie tak, ona ma stanie 22 do 24. Nad samym morzem od 18 do 22 stopni. Rośnie też temperatura wody w jeziorach. W jeziorze Śniardwy czy Gochło ma już około 20 stopni. Dobrze, leczku, czadku, lecz, bo ja tu już muszę teraz mieć spokój. W Zalewie Wiślanym, w Bałtyku od 12 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni. W rejonach burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale. Ciśnienie będzie spadać. Jak ocalić Europę? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, których udział weźmie ksiądz profesor Dariusz Oko. Z naszym gościem będą Państwo mieli okazję spotkać się dwukrotnie. Najpierw o 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, jak również o 21.30 w Radiu Maryja. Serdecznie zapraszamy. W naszym programie czas na spotkanie z Biblią. Teraz Biblia, tak. Trochę więcej Biblii, troszeczkę więcej Boga, proszę Państwa, troszeczkę więcej uduchowienia, żeby tutaj świniami nie byli, a tam, żeby nie byli chciwi, żeby nie byli pazerni, żeby nie byli, ja wiem, no, jakieś inne może zwierzęta bardziej obrazowo pokażą tę pazerność i chciwość. Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie kościele jerozolimskim. Wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem, a Szaweł niszczył kościół, wchodząc do domu. Szaweł, proszę Państwa, niszczył kościół, bo Szaweł, apostoł Paweł do więzienia wsadzał, tak jak ten glęb cały. Czy działalność Filipa w Samarii. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych. Także widzicie Państwo, apostoł Paweł bardzo dużo napisał o sobie z przeszłości swojego życia. W Biblii jest, że rzeczywiście był tym faryzeuszem, który uznał wszystkie te nauki, te szkoły swoje za śmieci po prostu, bo jeżeli chodzi o ogłoszenie Ewangelii, to on miał no, ogromną wiedzę i na pewno te szkoły jakoś tak mu pokazały, gdzie ta prawda w kontekście diabelskich nauk jest. I on to głosił, miał trzy podróże misyjne i wielokrotnie wypowiadał się, że Bóg wybrał prostaczków, żeby zwiastowali, a zakrył te prawdy przed uczonymi, zakrył te prawdy przed mądrymi, bo wiecie Państwo, że jeżeli chodzi o groby powielane, to im więcej będzie się uczyła, to tym mniej będziesz wiedziała, co w tych grobach powielanych jest. Bo normalnie dziecko, jak mu się powie, że tam są trupie kości i tam śmierdzi, to dziecko to zapamięta. Natomiast dorosłego można sobie urobić, że tam można ciało zabalsamować, na przykład jak ciało Lenina, które pięknie będzie wyglądało, nawet będzie pachniało, ba, nawet będzie się świeciło. Także widzicie Państwo, dorosłego człowieka można oszukać, ale normalnie człowiek wie, że tam są trupie kości zgniłe, że to śmierdzi, ale grób pobielany na zewnątrz jest niby piękny, niby ładny. No to tak wygląda dzisiejszy świat. Czy to polityczny, czy to religijny, bo tu jest w Biblii z punktu widzenia religijnego powiedziane o faryzeuszach konkretnie, prawda? Uczeni w piśmie i faryzeusze. I nawet Jezus powiedział, że oni jeszcze jakiś czas temu, to ci faryzeusze głosili dobre nauki, bo Jezus powiedział, że wszystko, co wam powiedzą, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Sami bowiem mówią, a nie czynią. Czyli, że widzicie Państwo, że te nauki, które faryzeusze głosili, w jakimś momencie jeszcze trzymały się kupy, ponieważ to było pismo hebrajskie, to było Słowo Boże, to było pismo, tym opiekowali się przecież i kapłani, bo się mieli opiekować, prawda? Soferim byli od tego, że oni przepisywali wielokrotnie, bo to wiadomo, że to nie było kiedyś takiej pamięci, ani komputera nie było. Nawet
nawet książki nie było, tylko był welin, była skóra i papirus, te trzy rzeczy. A natomiast tutaj dochodzi internet, można sobie poprawić, można sobie sprawdzić, ale mimo tego ludzie lenią się sprawdzić. No, można byłoby bardzo szybko. Na przykład jest w Google hasło Babilon Wielki. Czym jest Babilon Wielki? Już tu na Świadków Jehowy, Huzia i Uzia, niektórzy krzyczeli, że oj, Świadkowie Jehowy to mówią, że to jest religia katolicka. I wcale to jest nieprawda, bo najmniej na ten temat, że to jest religia katolicka, wypowiadają się Świadkowie Jehowy. Może adwentyści, może mormoni. A natomiast Świadkowie Jehowy mówią, że to jest imperium religii fałszywych, czyli wielu religii, i nie mówią konkretnie o której. I teraz twoim zadaniem jest sprawdzić, jest dociec. No to więc, jeżeli mamy takie tematy jak trójca, dusza, nieśmiertelna, życie pozagrobowe, to wszystko można rzucić na Google, dusza nieśmiertelna, i ci już wykaże, że weszło to od Platona, że Platon wierzył w filozofię dualizmu, że jest jakby wszystko podwójne, a więc i twoje życie, że też jest podwójne, a tam gdzieś jak umrzesz, to się objawia dusza nieśmiertelna, która mało tego, że jest, to jest ona dopiero prawdziwą rzeczywistością, a ty jesteś jej cieniem, czyli że jesteś nikim, jesteś niczym. I tu średniowiecze szybciutko podłapało taki pogląd. W literaturze mamy: a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. Dlaczego na świecie zbożny pobyt? Dlatego, że twoje życie jest niczym, ty jesteś nikim, a dopiero potem ta dusza jest piękna, jest doskonała, a ten raj to już nie jest ziemski, bo oni to przerzucili z tego raju biblijnego, ziemskiego, normalnego raju na to niebo, czyli ten dualizm platoniczny podpowiedział im, że ta właśnie dusza oszustystyczna, bo oszukana nauka jest tym rajem. Czyli szatan, diabeł was tak załatwił, że tu są tylko takie prośby, na przykład do Krystyny Pawłowicz, żeby ona sprawdziła ten temat duszy nieśmiertelnej, proszę państwa, żeby sprawdziła temat Hadesu, piekła, czy to piekło jest, bo na przykład mówi się o Jezusie, że wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, czyli że skoro Jezus był w piekle, to już tutaj to niejednemu człowiekowi powinno by dać do myślenia, dlaczego Jezus był w piekle, skoro on grzechu nie popełnił, jak mówi Pismo Święte w innym miejscu. Okazuje się, że piekło jest po prostu grobem, do którego idą wszyscy, i Jezus też tam poszedł. I gdyby Jezus nie wytrwał do końca, bo przecież Jezus nie krzyczał na Piłata, że go skazuje na śmierć, nie krzyczał na faryzeuszy, tylko wcześniej, jeżeli chodzi o oczyszczenie świątyni ze stołów handlarzy, to, ale tak, to on nie protestował przeciwko temu, nie mówił, że chcą go zabić, on nie chce się dać zabić, prawda, bo to boli, bo to piecze. Jezus wiedział, że tak miało się stać, i on się poddał tej jurysdykcji sądów ówczesnych żydowskich. No dzisiaj też tutaj na Igańskiej siedzi babka i mówi, że w sądach pełno jest Żydów i my nawet o tym nie wiemy pojęcia, nie, ale ja mówię, no słuchaj, moja kochana, pra, to przecież, że, ale jaka ta wiocha mała okazała się, że ona zna tego kuriera, który dostarczy, proszę państwa, przesyłkę z telefonem Huawei, a nawet ta cieciowa, która u nas na bloku siedzi, jest jego matką, tego, który w kurierze pracuje i dostarczał przesyłkę. Także kupa śmiechu na wydechu. No i ta sąsiadka i z bloku ludzie wychodzą, siedzą na ławeczce przed blokiem. Ja mówię, czy to nie można gdzieś dalej pójść, bo tak komuś szyba trzaśnie, spadnie, się roztłucze, może poranić. I tutaj dzieci biegną, tutaj biegają, tu gadają. Także pod blokiem jest tam, proszę państwa, wielki hałas i jazgot. A tak czy siak, proszę państwa, staruszka powiedziała o tych sądach i powiedziała, że bardzo dużo jest tych Żydów właśnie, że oni mają wpływ, że ja mówię, ale teraz ta linia Mysia weszła, że teraz się zmienia i no zobaczymy, jakaś walka ewidentna, zobaczymy, co będzie dalej. No i ten kurier przyniósł na drugi dzień kartę do telefonu na podpis i tak dyskusja z tą pra się skończyła, ale ona tam siedzi pod blokiem, być może i teraz, z tym, że tak, tam wieje wiatr, a nie daj Boże w tych przejściach pomiędzy bloczyskami, to jest okropne, ja zawsze jak przechodzę, to patrzę, czy jaka szyba nie leci, czy coś tam nie hukło, bo jak komuś okno trzaśnie, to przecież szyba zleci, a
14 piętra czy 19, to nie daj Boże. I to trzeba wszystko wiedzieć, proszę Państwa. To są te bloki, gdzie tutaj po drugiej stronie, nie wiem czy Państwo wiecie, w gazecie było, pewien człowiek, okazał się to syn naszej siostry Nadii, która na Międzyborskiej mieszkała, Naci, która ze mną chodziła, głosiła, wsiadł do windy, a windy nie było i spadł. Spadł kilka pięter i jakoś przeżył, ale się poranił i myśmy u niego w domu byli z Ewangelią. Ja sobie przypominam, bo on w tym bloku właśnie mieszka. Te bloki myśmy ogłosiły 15 razy wzdłuż i wszerz na przestrzeni jakiegoś tam czasu. No i ta Nacia, jego matka, mieszkała na Międzyborskiej. Proszę Państwa, piękny fortepian w domu i ona zawsze musiała mnie czymś ugościć. A jak chociaż spotkałyśmy się do głoszenia na ulicy, to musiała jakieś kanapeczki mieć przygotowane dla pionierów. Taka bardzo miła i ta Nacia śpiewała w kościelnym chórze i sama mówiła, że myśmy się tam tak kłóciły, mało żeśmy się nie biły. I ona pochodzi z chóru kościelnego, a ja pochodzę z chóru cerkiewnego. Nawet w kościelnym też śpiewałam gościnnie, czemu nie, czemu nie. Ale, wiecie Państwo, ludzie sami mówią, jak te mohery się tam kłócą, ba, nawet mało, że się i nie biją. No ale mniejsza z tym, bo to przecież było widocznie aż bardzo dawno temu, skoro ta Nacia była, o Jezu, chyba ze 35 lat wprawdzie, no ale stare rzeczy to się pamięta, bo to jak była młoda, I one się tutaj na tym chórze biły. Nie wiem, czy ten ksiądz, jak był tam przy ołtarzu, się nie obrócił tylko dlatego, że w łeb jajkiem dostał z góry, z tego chóru. Także, no różne rzeczy, no Nacia opowiadała. W każdym bądź razie, u niej ktoś tam, czy to ona może grała na tym fortepianie, no ona śpiewała w chórze, także już była muzykalna. Może jej matka stara, tu na Międzyborskiej i miała pięknego wnuka, pięknego, wysokiego i on był na zebraniach, był... gdzieś tam on jest. Także ta Nacia dawno umarła. Te wszystkie staruszki tutaj na Waszyngtona 57, ta papieżyca, proszę Państwa, Maria Woźniak, te wszystkie starsze, ta Julia, proszę Państwa, na Waszyngtona 20, która miała tego Mariana 20 lat młodszego od siebie mężczyznę męża, którego prawdopodobnie czy z ulicy wzięła, czy skąd, to jak ona podawała mi obiad, to jej się ręce trzęsły. Dlaczego jej się ręce trzęsły? O tym powiemy w następnej audycji Radia Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langström Extra.